23 lutego ma zostać podpisany akt notarialny dotyczący zakupu przez miasto opływalni Akwawit. Wciąż jednak brak ostatecznego porozumienia między obiema stronami. Chodzi o kwestię podziału kwoty 2,5 miliona złotych na raty. Zgodnie z nowymi przepisami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otworzył wszystkie obiekty sportowe działające na świeżym powietrzu. Otwiera się także basen miejski. Zamknięte pozostaje lodowisko. Im niższa temperatura, tym większe zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych i nietrzeźwych. Leszczyńska policja codziennie interweniuje wobec nietrzeźwych, którzy potrzebują pomocy. W piątek otwarte zostają hotele, kina i teatry, obiekty sportowe na świeżym powietrzu, baseny oraz stoki narciarskie. Nowe zasady obowiązywać będą przez 2 tygodnie do 26 lutego. Tylko do 14 lutego trwają aukcje Allegro dla WOŚP. To ostatnia szansa, żeby wesprzeć cel finału. Listę leszczyńskich licytacji znaleźć można na facebookowym profilu WOŚP w Lesznie. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, podczas którego dowiedzą się, jakiego rodzaju wsparcie dla ich działalności planuje zaoferować miasto w tym roku. Będzie to też okazja do rozmowy.